W tym roku sezon grypowy jest, bardzo cięższy, jest cięższy w porównaniu z rokiem ubiegłym. W samym ubiegłym tygodniu y, zanotowano w Polsce ponad 350 tysięcy zachorowań, prawie 2000 osób trafiło do szpitala i prawie 10 osób zmarło. To jest bardzo dużo. Prawdopodobnie jesteśmy w szczycie sezonu grypowego. Dzieci chorują na grypę znacznie częściej niż dorośli. Tylko w naszym jednym szpitalu mieliśmy już. Kilkadziesiąt, w tym sezonie kilkadziesiąt dzieci z grypą potwierdzoną, czyli mamy całkowitą pewność, że była to grypa. Grypa jest bardzo groźną chorobą. Możemy ją leczyć przyczynowo. Zwracam na to uwagę, ponieważ większość ludzi uważa, że leki przeciwgorączkowe czy leki poprawiające objawy, łagodzące objawy to jest leczenie. Nie, to nie jest leczenie. To jest tylko poprawianie komfortu. Są też leki przeciwwirusowe działające na wirus grypy. I co ważniejsze, grypie można zapobiegać ponieważ grypa przychodzi do nas co roku co roku w grudniu styczniu lutym są liczne zachorowania na grypę oczywiście każdy sezon jest inny raz jest łagodniejszy raz jest groźniejszy ale wiadomo że co roku grypa wystąpi i możemy jej zapobiegać najskuteczniejszym sposobem są szczepienia które należy wykonać przed zachorowaniem czyli jeszcze nie jest za późno najlepiej zacząć we wrześniu ale jeżeli ktoś jeszcze nie chorował to nie jest za późno żeby się zaszczepić grypa atakuje wszystkich bez, bez, bez wyboru, od najmłodszych po najstarszych. Natomiast rzeczywiście grupą, szczeg grupkami szczególnego ryzyka są małe dzieci, osoby starsze i osoby przewlekle chore. Ale zaszczepić się powinni wszyscy, bo nawet osoba zdrowa, która przechoruje łagodnie, może stać się źródłem zakażenia dla swoich domowników, w tym małych dzieci osób starszych.